teren na tamte czasy, wiadomo, to jest oklepane już, a lotnictwo alianckie nie było w zasięgu dolecieć i zbombardować tutaj cokolwiek. I wrócić. Druga sprawa, teren górzysty, gdzie bardzo dogodny. Trzecia sprawa, bardzo mocna płyta tektoniczna, czyli kamień gnejs, który jesteśmy na płycie atlantyckiej. Płyta atlantycka kończy się na wysokości góry Ślęży, tam już są wybrzuszenia. Bardzo stabilna, tu nie potrzeba było nawet w skałach robić obudów betonowych, po prostu skała bardzo stabilna. Gnejs prekambryjski, tam ileś miliardów lat. Przewidują nasi geolodzy, że około 3,5 miliarda lat. To są pierwsze wylewy. No nawet są pogłoski, że to są te góry, Sowie i góry świętokrzyskie są najstarszymi górami na świecie. Co na takie w pogłoski. Europie na pewno. W Europie na 100%. Na świecie też możliwe. One były wysokie, drapacze chmur normalnie, tylko że to uległo erozji i wygląda jak wygląda. No ale podstawową sprawą taką, dlaczego oni tutaj to zrobili, zajebista infrastruktura techniczna, która tutaj była. Przede wszystkim kolej, górnictwo, węgiel, złoża uranu, energetyka. Zobaczcie, to jest linia energetyczna, dwutorowa linia 110 kV, używana do dzisiaj z czasów, ona została wybudowana w 1918 roku. Pierścienie zasilające te wszystkie linie, cały teren Dolnego Śląska, od Wałbrzycha, gdzie były elektrownie wodne, było bardzo dużo elektrowni wodnych, także teren mógł być samowystarczalny w prąd. To jest bardzo ważne. Ukształtowanie terenu i rzek wodnych pozwalało na budowę elektrowni wodnych. Każda tam elektrownia produkowała jakiś tam prąd i te sprawy. No ale oni używali generatorów, agregatów. I na przykład ta linia dwutorowa idzie do Ludwikowic, do Nowej Rudy, do Kłodzka, zamyka się pierścieniem poprzez drugą stronę gór, Pieszyce, Bielawę, Dzierżoniu, Świdnicę i to tworzyło tak zwany pierścień. W Ludwikowicach była bardzo potężna elektrownia, najnowocześniejsza na tamte czasy elektrownia, która tam dawała jakąś tam moc, nie potrafię powiedzieć teraz, później w Wałbrzychu, później jeszcze inne. Także to wszystko można było, jeżeli zostało zniszczony odcinek tej linii, można było zasilić z drugiej strony. Jeżeli tamten odcinek zasilić z drugiej strony i jeszcze inne. Tutaj w tych krzakach, jak pójdziemy trochę wyżej, to by zobaczycie, został usypany kawałek torowiska po to, żeby różnica poziomów tak, była na tyle, że tak powiem, mała, żeby ten pociąg mógł jeździć w dwie strony. I to jest ewenement. Takich wiaduktów było kilka. W Rize. To była kolej polowa. Ona była stosowana, do dzisiaj jest stosowana, w kamieniołomach, podczas zrywki drzewa. W Polsce jeszcze w piaskowniach też jest stosowana. Już właściwie odchodzi się od tej kolei. Wcześniej była stosowana na szeroką skalę. Skąd znamy rozmiar torów? W większości wypadków po prostu z kopalni, ze sztolni, ale które są na Rize. Zostało jeszcze nawet. Tak, które są w tych można te torowiska, które zostały. 600? I może, nie było tak, 60. To była 60. To była typowa kolej stosowana w Niemczech. Ile? 670. Ale tutaj widać cały ciąg pozyskiwania wody. Wszystkie elementy, które powinny być przy takim obiekcie. Drugi taki obiekt jest na Soboniu, tylko że ten na Soboniu już właściwie jest zasypany. Kolega bardzo dobrze mówił, że woda była potrzebna do życia, wiadomo, tu kupę ludzi żyło i mieszkało, ale w ogóle zastanawiającą sytuacją jest to, że każdy kompleks, który jest sobą Niosówka, każdy miał taką przepompownię. To jest nasza nazwa. I teraz po co i do czego? Bo przecież do mycia można było wodę przywieźć, co nie? Jeżeli no, była jakaś budowla tego, leci i tam czyli, w dół czyli, jest ta woda sama tam doleci. Miało swoje ciśnienie. Mieście, 10 metrów w pionie to jest 1 bar, czyli jedna atmosfera. Ciśnienia daje, 10 metrów w pionie. Tak jest technicznie. I teraz tak, przy każdym kompleksie jest tak potężny, wielki obiekt na tak wielką, dużą ilość wody. Czyli tu już ktoś coś przemyślał o jakiejś produkcji, o jakichś doświadczeniach, o jakimś czymś, do czego naprawdę musiała być potrzebna woda. Teraz się każdy zastanawia, mamy 7 kompleksów, 7 przepompowni. Skąd ta woda tu była dostarczana? Tego nikt nie potrafi z nas z lokalnych, tutaj miejscowych, którzy zajmujemy się tym tematem i ludzi, którzy zajmują się więcej jeszcze od nas tym tematem, nie jest w stanie nikt powiedzieć, skąd ta woda była dostarczana. Są pogłoski, że jednym wielkim zbiornikiem wody jest Wielka Sowa. Na zasadzie naczyń połączonych mogło to być, bo różnica wysokości jest dosyć duża. I teraz no, takie rury, 200 czy tam 150, one tą wodę pchały. Bo na przykład Soboń ma zasilanie wody z dwóch stron. Dlaczego? Po co? Jeżeli by brakło z jednej strony, jest możliwość zasilania wody z drugiej strony. Więc woda tutaj była niezbędna. A technika jądrowa wymaga bardzo dużo wody. Więc sami możecie sobie odpowiedzieć, co oni tu kombinowali.
To, co jest osmułowane, to miało być zasypane, zamaskowane. To jest oryginalne smułowanie? Tak, to jest oryginalne smułowanie. Tego nikt nie robił tutaj. Ale to są oryginalne szalunki. Jak blokowano deski i tak dalej, w różnych załamaniach i tak dalej. Jest takie miejsce, kawałek powyżej. Na chwilę to zobaczymy. W pewnym sensie obiekt militarny. On musiał być zamaskowany i tak jak tutaj kolega wspomniał, Rafał, to wszystko miało być zamaskowane, zasypane, posadzone drzewka u góry. Wszystko tak jest zrobione na Saboniu. Jest tylko kawałeczek, tylko żeby można było wejść. A powiem wam ciekawostkę teraz, żebyście wiedzieli, jak będziecie w innych kompleksach, jak się tam za dużo mądruje, to mnie kopnijcie w dupę. I teraz tak, czy był ktoś z was w nowych, otwartych podziemiach Książa? Nie. No ja tam byłem, jak tam jeszcze można było wchodzić w podziemiach. No to chodziliśmy tam jeszcze, jak to było tak pootwierane. Później Instytut Naukowy Badań Sejsmicznych się tam wtrącił. Tak. No bardzo dziwna sprawa, zajawka. No po co... Powiedz Rafał sam, po co stacja sejsmiczna, która bada przypływ wody w Anglii, we Francji, albo wstrząsy ziemi na Karaibach, albo gdzieś, skoro kurwa funkcjonowały kopalnie, tak, gdzie były non-stop eksplozje i inne rzeczy. Co się działo z aparaturą, nie? Ludzie. Zaraz będę tyle widzi, zaraz puszczę to. Ja to umownie nazywam małą pompową, bo tam, jak Andrzej przyszedł do środka, tam jest taki mury. Za tym murem jest zbiornik. Nie wiem, co tam stało. W wykończonej wersji, która jest na Soboniu, znajduje się już zakopana. Ona właściwie jest zakopana cała. Widać tylko wejście, tak widzicie, to jest około metra. To jest takie jakby... Trzeci stopień oczyszczania wody z trakcji ciężkich, jak się puszczą. Normalnie tam powinny być rury, powinny być zawory, tego tu nie ma. Dopiero stąd woda szła do tego zbiornika, który byliśmy przed chwilą, poniżej. Czyli to też ta kanalizacja w dzisiejszych czasach działa. Wiesz co, to nie, to jest takie wstępne oczyszczanie. Nie, aha. Wstępne oczyszczanie, ja bym to nazwał. Ciężka woda, ale, to nie powiedziałem, że to ciężka, w żadnym wypadku. Te zbiorniki są w sieci. Powyżej znajdziemy jeszcze jeden zbiornik, który tutaj jest na powierzchni. On normalnie powinien się znajdować pod ziemią. I na Sobonie taki zbiornik jest. On znajduje się pod ziemią. I w tamtym zbiorniku są dwie komory. Jedna komora, do której wchodzicie, komora zaworów. I z drugiej strony jest komora, która zbierała wodę z różnych punktów góry. Wpadały do zbiornika i stamtąd były rozsyłane. Gdzie? Nie wiem. Oficjalnie to, co ja wiem, to po prostu ten system się składał z trzech elementów i czwarty element, który już jest pod ziemią, to są po prostu całe wszystkie rury, które, że tak powiem, zbierają wodę z gruntu. I to tak wyglądało. Przynajmniej tak powinno wyglądać. Dlaczego oni tak dbali o tą wodę? Dlaczego ją tak oczyszczali? Po co im było tyle wody? Przecież uwierzcie mi, że taki zbiornik wodny, jak tutaj, dokładnie taki sam, znajduje się w Walinie. Mniej więcej ten zbiornik spokojnie jest w stanie przy normalnym cyklu pogodowym, nie ma suszy i tak dalej, jest w stanie zapewnić wodę dla około 2000 ludzi. Nie za długie mamy? Nie. Ale to fajne było, walimy, jak to puszczali. Takie niemieckie. No woda, dużo wody jest używane do produkcji, do badań i produkcji jądrowych. No i to miało 3 metry mieszkane w dół. Rok tak. Tak mówili. Tak. Te zbiorniki, które zasilały, są ukryte niestety gdzieś powyżej. Są to zwykłe kręgi, które są zalane, zasypane żwirem, który wstępnie filtrował wodę z cząstek stałych i wpuszczał do tej komory. Co tu było filtrowane i w późniejszym elemencie i tak dalej, dlaczego oni tak bardzo chcieli filtrować tą wodę? Bo to do celów spożywczych, czy do celów budowlanych, generalnie za dużo zachodu. Prace adaptacyjne, które były robione pod turystykę, zrobiły taką tam czystkę. Ja byłem na konferencji prasowej teraz, co została odsłonięta ta cała, ten uskok cały. I prace adaptacyjne to ze Śląska. Firma to robiła, to zrobiła taką tam czystkę i dewastację, że my wiemy na pewno, bo ja robiłem sam osobiście badania, które pokazały, że pod spodem, pod chodnikami są następne chodniki. A technika górnicza wymaga tego, no, tym
wiesz, że chodnik pod chodnikiem nigdy nie może być, jest zawsze przesunięty i minimalnie musi być 7 metrów. Po wojnie Rosjanie zaczęli tam szukać uranu. Byłem w sztonie uranowej. Jak wchodzisz do tej podstawowej, gdzie się wchodzi, gdzie turyści wchodzą, najpierw się wchodziło, bo teraz tam będą te schody nowe robić, to jak ujdziesz 10 metrów, to po lewej stronie i po prawej są zadeskowane, to jest sztolnia uranowa. To robili Rosjanie. No, kopali w dużych miejscach tutaj uran, szukali, nie? Ale czy znaleźli? No nie wiadomo. Jest tutaj uran, wiadomo. Nawet wskaźnik Geigera, który mam, to w niektórych miejscach to brakuje skali. Który jest tam złożony w dużej ilości. Oczywiście, on był tam zmagazynowany, ale na całych tych górach są właśnie tego typu wykwity, składowiska, po prostu wyrzuconych palety, dwóch palet cementu, które służyły na bieżące potrzeby. Prawdopodobnie tutaj miało coś powstać. Złożono ten cement, prawdopodobnie planowano jakąś wybudowanie, wymurowanie czegoś, ale nie zdążono tego zrobić. Tutaj następnie zaczynają się worki z cementem. A na tych platformach betonowych też mogło być składowany niby cement, tak? Tutaj był worki z cementem, który widać już tutaj, tutaj widzicie te jaśniejsze tam plamy, co przebijają się przez drzewami. To jest cement, to jest to jedno z większych składowisk, dwa są takie duże składowiska cementu na Włodarzu. To jest najbardziej znane, tak zwana aleja cementowa, tak się nazywa, przynajmniej przez wszystkich tak jest nazywane. Ilość worków zmagazynowana tutaj jest powyżej miliona sztuk była. To co dzisiaj widzimy to są resztki, to co po prostu po wojnie się nadawało do użytku to było, że tak powiem, stąd zabierane. Później po wojnie zobaczymy tam takie jamy, które są jakby w tym cemencie wydrążone, to po prostu w poszukiwaniu cementu nadającego się jeszcze do użycia. Tak? Miejscowa ludność wykopywała się, przybijała się przez skamieniały cement do cementu, który jeszcze się nadawał, tak? I to po prostu tak zostało już teraz, skamieniało siłą rzeczy, tak? Siły natury dokonały swojego. A tutaj macie, jak nie wszędzie są te podstawy betonowe, tak jak tutaj, na których były składowane, to po prostu była najprawdopodobniej warstwa izolacyjna, która miała izolować jak najbardziej od wilgoci ten cement, żeby on nie skamieniał, bo taki cement składowany w ten sposób, on był przykryty oczywiście, tak? Jakimś brezentem czy czymkolwiek, maksymalnie był do użycia do 3 miesięcy. Później nabierał tyle wilgoci, że się już nie nadawał do użytku. Po prostu zaczynał się zbrylać, zaczynał kamienić. Tak? Kto wie, czy pod tymi workami, te worki nie zostały tu specjalnie zostawione, a pod tymi workami nie ma czegoś ukrytego. Nikt tego nie sprawdził, nikt nie podniósł tych worków. W taki sposób, jak Niemcy robili, czyli w porządku, że ma być ładnie równo ułożone, zmagazynowane, to są narzucane. Tylko przyjrzyjcie się strukturze ułożenia tych worków. To jest rzecz, na którą mało osób zwraca uwagę. Przyjrzyjcie się, jak te worki są ułożone. Jeżeli weźmiemy pod uwagę niemiecką precyzję, tak, czy niemiecki tak powiem, szacunek do tego porządku i tak dalej. Teraz zobaczcie, jeżeli te worki miały być składowane przez dłuższy czas, to one by były równiuteńko ułożone. Na przykład tutaj macie w tej części, macie na początku. Następnie zaczynają się worki, które były za przeproszeniem na odpierdziel rzucane na kupę. Czyli się śpieszono. Z jednej strony to mogłoby świadczyć o pośpiechu. Tak. Dokładnie, tak. Tak. Ale z drugiej strony świadczy o tym, że te worki, jeżeli tu miały być narzucone, to są narzucone w jakimś celu, na przykład maskowania, żeby po prostu one tu były, nikt ich stąd nie ruszył. Albo były tylko, że tak powiem, na krótką chwilę składowane. Ale czas nagli. Tak jest. One były tylko, one miały być tylko tutaj na chwilę, na, nie wiem, 2-3 dni. I do zużycia. Do zużycia. Dokładnie. Tak było produkowane, gdzieś to było robione i przywożone tutaj. I to są łuki strukowe. To są łuki strukowe podzielone. Dwa bulaty. Zresztą sam wiesz, ja się będę uczył, jak wygląda. Ale powiedz mi, na Śląsku to wygląda inaczej. Powiedz mi, czemu na Osówce akurat w tym miejscu zrobili schody?
Ja tylko w woli pewnie dnia idziemy po włodarzu. Nie pokazuję, nie zatrzymuję się wszędzie, bo tego jest za dużo, żeby pokazać na jeden raz. Skupiam się na tym, co chciałem wam pokazać i pokażę wam te elementy wodne, które są tutaj, że tak powiem, zbudowane i miały być do czegoś wykorzystane. Pozostały elementy, tak jak mijemy tam poniżej, były betony, teraz będziemy mijali kolejne tutaj platformy, które, że tak powiem, były pod budynki, pod magazyny. Tu macie kolejne składowisko łuków. Zobaczcie, bo to jest bardzo fajne miejsce. Jak one były składowane? Pytanie brzmi, czy to tylko miało być dwie warstwy, czy więcej? Może tego tu było dużo więcej. Dlatego, jeżeli macie pytania, to proszę pytajcie. Aczkolwiek mówię, ja się nie będę zatrzymywał przy obiektach niezwiązanych z wodą. W tej chwili na włodarzu. Także oglądajcie to, co jest po bokach. Mówię, macie pytania, pytajcie. O tym straju. Nie powiem ci, bym musiał tym. W czasach wojny, II wojny światowej, kolej szerokotorowa i wąskotorowa była podobnych gabarytów. Kolejki standardowe szerokości torów, jeżeli chodzi o wąskotorówkę, były trzy, które były użytkowane przez Niemców. To była 60, która tutaj była stosowana i nie tylko tutaj. To była kolej tymczasowa, która, że tak powiem, była, że tak powiem, na szybko położona. Następna szerokość torów była 70. 70 cm był rozstaw główek szyn. O co chodzi w tym rozstawie szyn? Im szersze tory, tym można większy ładunek załadować. Największa stosowana w Niemczech czy w Austrii kolejka, która jest do dzisiaj stosowana i te kolejki jeżdżą, że tak powiem, do dzisiaj nawet w Austrii i to pokonują dość znaczne wzniesienia, to jest rozstaw 75 cm. Na rozstawie 75 cm wagon, który, że tak powiem, się poruszał, miał właściwie tonaż całkowity, mógł mieć nawet 12 ton. Jeden wagon, 12 ton. Jeżeli sobie weźmiecie i pojedziecie do Muzeum Kolejnictwa i zobaczycie wagony kolei szerokotorowej, które są ogólnie dostępne, bo jeżeli chodzi o wąskotorówkę, to kolejnictwo niestety zanikło. W Polsce praktycznie nie istnieje. Na świecie gdzieś tam jeszcze są te wagoniki, ale jest tego mało. To wagony, tutaj na przykład w Jaworzynie Śląskiej jest takie muzeum i tam są między innymi cysterny i, że tak powiem, wagon towarowy do przewożenia materiałów sypkich. Wagony nie są tak duże jak dzisiaj. One są o połowę krótsze. I tego samego gabarytu na 70 i 75, właściwie podobnych gabarytów, o podobnym udźwigu, czyli tych 12 ton, jeździły po torze wąskotorowym. Czyli jeżeli tutaj przyjeżdżał pociąg na, powiedzmy sobie, nie 60, tylko na 70 lub 75 rozstawie szyn, to przyjeżdżał i ktoś, kto widział to z zewnątrz, a się nie znał, to wyobrażał sobie, że przyjechał normalny pociąg. I stąd może się brać te opowieści, że tu przyjeżdżała kolej szerokotorowa. I to jest możliwe. Tak jest. Tylko nie przyjeżdżała kolej szerokotorowa, tylko wąskotorówka, która w ówczesnych czasach miała wagony podobnych gabarytów i praktycznie takim samym udźwigu, niewiele mniejszym, niż kolej szerokotorowa. Stąd mogą się brać te opowieści. Druga rzecz. W Polsce jeszcze do dzisiaj istnieje... Tak, ja wiem, gdzie jest zakopane. Istnieje na Pomorzu... istnieją takie, tak powiem, stacje, gdzie kolej szerokotorowa wjeżdża przez specjalne rampy, wjeżdża na takie lawety i normalnie zaczyna pojechać na wąskich torach. Prowadzenie wody z tych pomieszczeń poniżej, nie wiem, nie odpowiedź. Ale jak pójdziesz wzdłuż tego rowka, to trafisz na stolnię. Tam jest stolnia. Tutaj niecałe jakieś 20 metrów od nas, poniżej mosta,
jest, nie, to jest wejście do włodarza. Które? Czwarte. Nie, trzecie, to jest trójka. To jest trójka, tutaj jest trójka. Chwilą Andrzej mi udowodnił, że tu nie ma włodarza pod nami. Jest. I w tych silosach odkopaliśmy, brody, jakieś, ja wiem, 10-15 lat temu. Wyszło nam z georadaru, z magnetometru w sumie nam wyszło, że coś, jakieś żelazce jest pod spodem. No ale cały czas błędem było, bo są tam konstrukcje betonowe. Żelbetowe. I ten żelbeton, on ma w sobie druty, więc mocno zagłuszał. Ale jeden z profesorów naszych, zaprzyjaźnionych z Akademii Górniczo-Hutniczej z Krakowa, uparł się, że mówi nie, to jest coś innego. Mówi, on potrafi odróżnić to zbrojenie od czegoś grubszego. Więc mieliśmy koparkę, zaczęliśmy kopać. No i naszym oczom ukazało się tak zwany system rur. Wyglądał jak podgrzewanie podłogowe. System rur, tak jak robi się ogrzewanie podłogowe. Dokładnie. Więc wielka konsternacja i teraz po co i dlaczego. Czyli świadczy to o tym, że tak im się strasznie śpieszyło, takie było tempo, że nawet prace betoniarskie, gdzie beton był wlewany pod ziemię, temperatura pod ziemią była stała od 7 do 8 stopni, był wlewany pod ziemię, że tak im zależało na tym, żeby ten materiał, te kruszywa nie zamarzły, tak. Żeby one były podgrzewane od spodu, tak. Żeby betoniarnia non-stop kręciła i ten beton był wlewany. Ale teraz mi, czym, jak, ostatnie teorie, jak było podgrzewane to było? Jak było podgrzewane? No, najprostszą metodą to była jakaś lokomotywka, gdzie palono w piecu i para krążyła i wszystko. Ale w piecu? Tak naprawdę różne firmy pracowały tutaj na tym terenie, tak? Akurat wykonawcą może na tym tutaj włodarza była firma, która stosowała przenośnie jakieś betoniarki. Betoniarki, tak? Zwykłe, no tak, po to był cement. Skoro był cement, musieli kręcić ten cement. Tam, inna firma dysponowała innym sprzętem, używała czegoś innego w innym miejscu. Mi się tak? No bo wydaje, nie robiła to jedno. Ładunek z jednej stacji do drugiej. Jak to działało? Działało bardzo prosto. Miałeś zbiornik wody. A i przez ten kanał. Woda była dostarczana do tego zbiornika. Tą śluzę po lewej stronie, co masz, tak? No. A ta śluza wypuszczała wodę. I jak tutaj spojrzycie, kupcie wodę. Na co za wodę? Którymi woda, że powiem, była puszczana dalej. Ciekawe jest to usiłowanie tych zaworów. Z której płynęła woda, jest na powierzchni. W czasie mrozu mógł zamarznąć, jeżeli woda stała. Natomiast jeżeli byś tym górnym zaworem otworzył ten zawór i woda by się lała po zaworze, to by nie zamarzła, bo temperatura wody, że tak powiem, by podgrzewała. Ciepła woda? Nie, zimna, ale... Ale zobaczcie na beton, który jest tutaj, który ma ponad 70 lat. Jest postawiony krąg. Kręgi są tu w źródle, i była pobierana woda. Następny krąg jest na tym zboczu, który pobierał wodę z tego zboczu. Ale ja znalazłem tylko jeden. Tych kręgów powinno być dużo, dużo więcej. I one doprowadzały do wody. A powiedz mi jeszcze taką ciekawą rzecz, że miał tych tematów na temat wody. Takie stoją kręgi na skarpie. Ale one są w skarpie. W skarpie, no. Tam kiedyś prawdopodobnie rosły drzewa. To... Z tego, co wszyscy mówią, takie to nie są donice, to są po prostu kręgi, które miały ochraniać drzewo w okresie budowy, żeby się nie zniszczyło, bo jeżeli drzewo zasypiesz powyżej pewnej wysokości, tak, czyli jak masz drzewo rośnie i masz korzenie rosną pod ziemią, natomiast ta wyższa część, jeżeli zasypiesz ją przez dłuższy czas, drzewo umrze po prostu. No tak. Po prostu umrze, żeby nie dopuścić do tego, żeby drzewo rosło dalej, a żeby nie obijać go, nie niszczyć, tak powiem, budowano osłonę. Być może te kręgi, jak ty je nazywasz, były do ochrony tych drzew. Ja tego nie jestem taki pewien, ale wiele na to wskazuje. No. Tamte pozostałe, tak gdzieś jest ich tutaj trochę więcej. W różnych fazach budowy, a ten jest dziwny. Jest dziwny. I dlaczego oni, ja dalej nie rozumiem, dlaczego oni tak filtrowali wodę. Na potrzeby budowy, to jest dość istotne, tej wody tutaj jest za dużo. Dużo za dużo, bo jeżeli ta ilość betonu, która tu była produkowana, nawet patrząc na worki po cemencie, worki cementowe, które są składowane, to te resztki tych worków, tak, które nie wywieziono, i ilość wody, którą tutaj miano pozyskiwać, jest za duża na cele budowy.
Natomiast jeżeli by miała być na cele ludzkie, tak, czyli do mycia, kąpania, gotowania i tak dalej, to ilość ludzi tutaj zatrudniona by była na przykład, no, ogromna by była. Tu pracowałoby na samym włodarzu około 10 tysięcy ludzi. Ja. 10 tysięcy ludzi na samym włodarzu. To jest bardzo dużo. Na pozostałych obiektach są podobne przepompownie i pomyśleć, że tych obiektów jest, powiedzmy sobie, tutaj zlokalizowanych tam 6, ogólnie uznawanych za obiekty RIZE, i licząc, że przy każdym obiekcie jest przynajmniej tylko jedna przepompownia, na każdym obiekcie pracowało tylko 2000 osób, to co za kompleks tutaj był i co za przemysł w tym obiekcie zlokalizowany. To jest masakra. No. Jeżeli weźmiemy kubaturę i tak dalej, to wprowadzając tą ilość osób tutaj, po prostu jak w mrowisku by było. Czyli ludzie by się tu zabijali jeden od drugiego. Niesamowite. No właśnie to jest za mocno. Bo tu na tym zboczu przeciwległym, na górze jest taka platforma, jest fundament przy drodze. Myśmy myśleli, że to mogły być linociągi. Tak, linociągi, ale aczkolwiek one są tak, tak zrobione, że tutaj by liny odchodziły w różnych kierunkach. Gdzieś na kopalni, gdzieś o haszplem, nie? To jest możliwe, być może, tego nikt nie wie. Dodatkowo na drodze, poniżej, tam gdzie macie wodę, poniżej tego, idziemy tam, szli, tam była droga. Znaczy była, nie jest droga, to ona dzisiaj jest zalewana przez wodę częściowo. Do czego ta droga służyła? W dalszej części zobaczycie jeszcze taki jeden wielki, monumentalny właściwie fundament, który też nie wiadomo do czego służył. On jest podobny do elementów, które znajdujemy przy stacjach przeładunkowych różnego rodzaju kruszyw. Być może było to z tym związane, no ale nie ma zdjęć. Nie ma zdjęć. Czy kolejka szła tą drogą? Górą tak, górą szła. Nasyp specjalnie. Do tej wysokości, jak jest ta rampa. I być może ta rampa stamtąd było coś transportowane tutaj już na palach, po prostu na drewnianej konstrukcji. Zresztą zobaczycie tą rampę. Ona jest sztucznie. Elementy stalowe. Tak. Szyny takie szyny, no. Ile lat temu? Prześwituje. Zostały baraki. Poniżej tych baraków jest część socjalna, czyli umywalnie, kuchnie. A skąd to wiadomo, że tam? One tam są. One tam stoją, po prostu fundamenty po nich, resztki po nich zostały, tak? Mhm. Później tu stał obóz, były baraki, to wiemy z relacji ludzi, którzy tutaj byli, plus zdjęcia lotnicze z okresu, gdzie te baraki są widoczne. Natomiast tutaj były już budowle, które były związane z, że tak powiem, z samym włodarzem i z budową na włodarzu, tak? Czy części podziemne, czy magazyny tu się mogły mieścić, być może jakieś inne elementy, ale to już było związane stricte z budową tego miejsca. Taki mały budynek. Z ciężkim dachem, z lekkimi ścianami. Amunicję, znaczy ładunki wybuchowe. Wybuchowe najprawdopodobniej, ale dlaczego zrezygnowano z budowy? Ciekawa rzecz jest tym, bo zostały elementy zamykania tego pomieszczenia. Ale to jakie grube te... Tak, zawiasy, a zobaczcie, jaka musiała być sztaba, która zamykała to. Od środka jak wejdziesz, też masz zawiasy. Z tego co pamiętam, później powinny być. Gazoszczelne. Nie, gazoszczelne nie, tylko są po prostu masywne. Masz puszka po elektryce została zewnętrzna, widzisz? Gdzie tu? Tak. Tak, strum. Do czego to służyło, to ja nie wiem.